Popeże na Zamku. Rozmawiam z panem Krzysztofem Zanussim. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór. Tak. Jak pan mnie chce nazwać profesorem, to trudno, ale to nie jest moje główne zajęcie. Tak, ale nie wiedziałem, jak mówić. Mistrzu. Też śmieszne. Też śmieszne. Z dużym dystansem pan podchodzi do tego. Ja taką miałem olbrzymią tremę przed tą rozmową, ale jak usłyszałem, co pan mówi, pomyślałem sobie, że ja człowiek, który ani nie jest oczytany, ani wykształcony, ani znający się na sztuce, myśli po prostu tak samo jak pan. I myślę, ja też jestem niewykształcony, wie pan, to jest możliwe, ale myślę, że trzeba użyć trochę zdrowego rozsądku, żeby mówić o tej sztuce bez tego zwariowanego żargonu, który ta sztuka sama sobie zbudowała i którym się teraz tak sama zachwyca. Ja to bardzo źle znoszę, szczególnie plastyka, ale też i krytyka literacka, no czasami naprawdę naciąga ten język za włosy i z głupstwa robi jakby problem tam, gdzie go no jawnie nie ma, albo gdzie problem jest oczywisty po prostu. No w tej dyskusji dało się zauważyć, że głosy na temat tej prowokacji, która w sztuce według niektórych jest tak ważna, są jednak bardzo podzielone. Pan widzi to zupełnie inaczej niż niektórzy tacy właśnie młodzi, wykształceni, tacy, którzy uważają, że sztuki można się nauczyć, nie wiem, nauczyć rozumieć, bo ja troszeczkę inaczej do tego podchodzę, myślę, że właśnie tak jak pan, bo to różni nas kilkanaście lat wieku, więc myślę, że to właśnie jest ta różnica między pokoleniowa. Wrażliwość się na... Ja myślę, że różnice pokoleniowe są mniej. Ilość osób w każdym pokoleniu jest taka sama. I ilość ludzi wspaniałych. Natomiast oczywiście jest język, którego się można uczyć, ale jest też strony osobne, dlatego trzeba co chwila poprawiać. Co do nas dociera, to znaczy, coś rezonuje, to jest ważne. A jak ktoś wmawia, że są rzeczy, których ja nie widzę, nie słyszę, to nie chcę się poddawać, jak nie widzę, to nie widzę. Ja zapamiętam sobie ze szkoły taką pewną wypowiedź nauczycielki, która powiedziała, że świat nie dzieli się na ludzi dobrych i złych, na ludzi ładnych, brzydkich, lepszych, gorszych. Nie, dzieli się tylko na mądrych i głupich. I to jest zasadniczy podział, którego będziemy się trzymać, żeby po prostu nie oszaleć w tym wszystkim. Na pewno mądrość jest wielką cnotą, ale przyznajmy sobie, że jednak są piękne kobiety i mniej piękne. I ja tego też nie odstąpię. No to tak, akurat złapał mnie pan za słowo. Wiadomo, że o co innego chodziło. Złapałem pana nauczycielkę. Złapał pan moją nauczycielkę. Nauczycielka jest od 10 lat. Ale to są rzeczy, tak już na poważnie. To, co pan powiedział, to jest właśnie ta pełna mądrość, której nam brakuje. Mądrość, której nie ma większość. Której nie ma większość w społeczeństwie. A doszliśmy do czasów, w których nie rządzą elity, nie rządzą te wartości, tylko rządzi większość. Czy to nie jest właśnie ten nasz problem współczesny? To jest problem, na tym się zastanawiają w wielu krajach i wielu ludzi, że to jest bardzo nowe zjawisko, taki głos, jeden człowiek, to jest właściwie od II wojny światowej zaczęło. I teraz właśnie trzecie pokolenie, które korzysta z wolności, zaczyna z niego korzystać tak lekkomyślnie, tak zabawowo. Tak, opatrznie. Opatrznie, tak, zabawowo. Tak, że jak na złość, to wam język pokaże. I to nas może doprowadzić do katastrofy. Widzimy, że najbardziej ekspansywne mocarstwo, jakie w tej chwili nam rośnie, rządzi się żadną demokracją, tylko zwykłym zamordyzmem. I kto wie, czy oni nie będą w tym skuteczniejsi niż my w naszych takich często niepoważnych decyzjach. A czym rządzi się to drugie mocarstwo? No wyłącznie z grupą, rządzi nim grupa, która trzyma ten kraj bardzo krótko, nie pozwalając na żadną debatę. Ale ja myślę teraz o tym drugim mocarstwie, o tym za oceanem. A ja myślę najbardziej o Chinach, bo Ameryka to jest to samo co Europa, to jest córka Europy, która też chyba postąpiła dość lekkomyślnie, stawiając na outsidera jako swojego przywódcę. No bo nie wiadomo, czy on temu przywódcy podoba, to dużo wątpliwości się rodzi. Dobrzy ludzie odeszli z polityki, ludzie wartościowi nie chcą w tej chwili uczestniczyć w tej według nich chucpie, która się odbywa. Ale to też jest naganne, bo ta chucpa się stała za sprawą ludzi, nie za sprawą tego, że wszelka władza do chucpy prowadzi. Nie, można jednak sprawować władzę sprawiedliwie. Mieliśmy nie tak dawno za Solidarność tak świetnych ludzi u władzy. Tak. Te pierwsze nasze rządy to były rządy naprawdę ludzi uczciwych, ludzi utalentowanych, ludzi, którzy bardzo daleko zaszli i bardzo nam ułatwili nasze dzisiejsze życie. Już zapomnieliśmy o tym, że tak może być. Może ta tęsknota nas do czegoś dobrego doprowadzi. Bardzo bym chciał, żeby w Szczecinie chciał. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.